Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza godzinę 12 po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej. Obudziłem się jak zawsze w wolny dzień od szkoły ciut świt, czyli w samo południe, kiedy to w radio trębacz z Bazyliki Mariackiej w Krakowie grał swój hejnał na cztery strony świata. Czyli jest sobotnie południe. Odsłoniłem szczelne zasłony z okna i w moje oczy wbiły się jak ogniste sztylety promienie wiosennego słońca. Chwilę poczekałem, aż mój wzrok oswoi się z tym lśnieniem i wyjrzałem przez okno. Miałem pewnie lepszy widok nawet od tego trębacza z Krakowa, mimo że on podziwiał gród Kraka z wysokości 54 metrów, a ja tylko z 30, ale za to moje okno wyglądało prosto na podwórko, gdzie siedzibę w piaskownicy miała nasza kapsulowa bohema. On na pewno takiego widoku nie miał. Poza tym był to punkt obserwacyjno-komunikacyjny dla mojej mamy i babci, które gdy tylko chciały mi obwieścić, że jest pora obiadu, po prostu przeraźliwie krzyczały na cały głos. Maciek! Obiad! Echo niosło ten komunikat aż do ostatniego bloku naszego olbrzymiego osiedla. Zapewne wtedy wszystkie Maćki zrywały się na równe nogi, rzucając swoje zabawki i biegły do domu na ciepły obiad. Moje bystre oko wychwyciło, że w okolicy naszego piaskowego toru do wyścigów kapsli zbiera się już osiedlowa śmietanka. Wskoczyłem w swój roboczy zestaw osiedlowy, na który składały się spodenki dżinsowe, często podwijane na pijawki, ze skórzanym paskiem, do którego zamocowana była w skórzanym etui finka. Nieodłączny atrybut osiedlowego skauta i miejskiego globtrotera. A na górę zarzuciłem śnieżno-białą koszulkę, pachnącą jeszcze kwiatowym persilem, który dostaliśmy w parce z Niemiec od wujka. W jednej sekundzie minąłem kuchnię, której babcia, słuchając południowej audycji programu pierwszego polskiego radia, robiła mi śniadaniowe kanapki. Padłem jak przeciąg do łazienki, tylko po to, żeby umazany na twarzy pastą do zębów, zaraz wskoczyć do kuchni, gdzie odbiłem biały paściany odcisk na babcinym policzku i zabierając z talerza jedną z kanapek, wybiegłem z mieszkania prosto na schody prowadzące 10 pięter w dół do mojej podwórkowej oazy. Po niespełna minucie, połykając jednym haustem całą kanapkę z masłem i pomidorem, byłem już na parterze. Jeszcze tylko odcinek przy śmietniku, ostro w prawo i mocno hamując w tumanie kurzu, lądowałem przed piaskownicą. Rytualne przywitanie ze wszystkimi kumplami, którzy tłumnie przybyli na weekendowe, międzyosiedlowe, kapslowe wyścigi pokoju, trwało dobre kilka minut. Było nas wszystkich kilkadziesiąt osób, razem z obserwatorami. Był wśród nas jeden najstarszy kolega, dla którego zaszczytnym obowiązkiem było narysowanie patykiem na piachu niepowtarzalnej i skomplikowanej trasy. Gdy skończył szkicować swój projekt trasy wyścigowej, stawaliśmy gęsiego jeden za drugim i powoli, z namaszczeniem wręcz majestatycznie, zaczynaliśmy udeptywać całą trasę. Musiała być dobrze ubita, żeby kapsle się dobrze po niej ślizgały. Kiedyś, jak zrobiliśmy to na sztukę, to pogubiliśmy nasze pięknie wykonane kapsle w kupie piachu. Od tamtego wypadku już zawsze przykładaliśmy się do solidnego deptania. Gdy trasa była już przygotowana, a nasz starszy kumpel dokonał jej odbioru technicznego, przyszedł czas na losowanie kolejności startu. Zasada loterii była prosta.
ustawialiśmy wszystkie kapsle na chodniku w jednej linii i po kolei pstrykaliśmy swoim kapslem jak najmocniej. Kolejność startu zależała od tego, jak daleko udało się pstryknąć swój kapsel. Ten, kto pstryknął najdalej, był pierwszy i tak kolejno. Jasne, że zawsze startował jako pierwszy siódmak. Cwaniak był dobry z niego. Przed pstrykaniem owijał sobie prawy palec wskazujący plastrem z opatrunkiem, dzięki czemu nie czuł bólu i mógł z całej siły strzelać swoim wielkim i długim paluchem. Ale to tylko kwalifikacja startowa. Prawdziwa walka była na trasie. Tam nie liczyła się siła, tylko świetna technika. Każdy z nas miał kapsel ozdobiony w unikalny sposób, tak zwaną koszulkę, aby się nie pomylić i dokładnie śledzić swoje miejsce na trasie. Ja nie wiem czemu zawsze ozdabiałem swojego zawodnika w koszulkę z flagą Wielkiej Brytanii. Koszulka była tylko ozdobą, ale bardzo ważne było, co znajdowało się pod nią. Starzy wyjadacze wciskali do środka plastelinę o odpowiedniej wadze i ułożeniu. Inni lali wosk, żeby polepszyć siłę ślizgu kapsla. Ale cóż znaczyłyby zawody bez nagrody? Mieliśmy na osiedlu zaprzyjaźnionego pana dyrektora z FSO, który codziennie od 16 do 22 majstrował coś w silniku swojej białej jugosłowiańskiej Daci. Jego garaż wiecznie otwarty na oścież był 15 metrów od naszej piaskownicy. Mogliśmy godzinami podziwiać jego piękny, zawsze wymyty samochód, który był najlepszy na osiedlu, oraz dziesiątki plakatów samochodów wiszących na ścianach wnętrza garażu. Miał tam takie skarby, że mogliśmy sobie o nich tylko pomarzyć. Aż do dzisiejszego dnia, gdy pan dyrektor przyszedł do naszej piaskownicy, usiadł między nami na betonowym murku i ciekawie przyglądał się naszym wyścigom. Widać było, że mu się spodobało, bo zapytał się siódmaka, o co się ścigamy. Tamten odpowiedział, że o zapis na liście wyścigowej, który będzie można za tydzień poprawić na innej trasie. Dyrektor nic nie odpowiedział, tylko pokiwał głową, uśmiechając się pod nosem. Stał bez słowa i odszedł w stronę swojego garażu. My dalej pstrykaliśmy, zapominając o wizycie dyrektora. Po kilkunastu minutach zaciekły walki na szutrowej nawierzchni, gdy wszyscy już mieliśmy poobijane i obolałe palce, gdy meta była już coraz bliżej, a zapach zwycięskiego lauru był coraz silniejszy, niespodziewanie zjawił się pan dyrektor. Spojrzeliśmy na niego przez zaciśnięte źrenice, bo stał dokładnie pod słońcem. Powiedział donośnym i poważnym głosem: od dzisiaj będziecie ścigać się o nagrody. Popatrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem. W jednej chwili wszyscy razem, jeden przez drugiego, zaczęliśmy pokrzykiwać: ale jakie nagrody? Przecież nic nie mamy do nagrody. Kucnął na trawniku i rozwinął przed nami rulon z nowiutkimi plakatami współczesnych samochodów. Były ich dziesiątki. To nie mogło się stać, a jednak się stało. Wszyscy zapomnieliśmy o kapslach, wyścigu, walce i miejscach na podium. Do późnych godzin wszyscy razem oglądaliśmy nasze wymarzone plakaty z samochodami. Oprzytomniałem dopiero, gdy usłyszałem donośny głos mojej mamy, która wołała mnie na kolację. Thank you.